Kiedy opada mgła, poszukaj w sobie jasnych barw. Rodzi się nowy dzień, niewinny tak jak dziecka sen. Spróbuj zatrzymać czas, przypomnieć sobie jeszcze raz. Jej oczy pełne łez, w ostatnią noc rozpaloną dniem. Miłość upokarza cię, że dziesięć przykazań to szczyt twych marzeń, granica sił. Więcej nie potrafi zrobić już nic. Zanim każą ci iść drogą po szary świat, zanim zmienią twój los w niedoskonały. No to kto by się chętnie pierwszy wypowiedział i dlaczego myślę, że Marek, bo zdaje się, że Marek dwa razy bitwę przegrał o jedną i drugą panią, więc mów, mój drogi. Ze mną przegrał. No, ładna mi kategoria. Nie sądzę. Fan klub przegranych bitew. Bardzo mi się podobał ten duet, tylko nie wiem, dlaczego miałem nieodparte wrażenie, że Sandra zdominowała scenę od początku i już do końca nie odpuściła. Wybrałbym Sandrę. Chociaż wcale nie byłaś gorsza. Wy chyba też byście tak wybierali, co? Zdecydowanie. Ja krótko. Jeżeli bym miał wybierać pod względem tego, co usłyszałem, czyli głosu, który mi się bardziej podobał w tej interpretacji, wybrałbym Sandrę. Jeżeli miałbym wybierać pod względem zachowania na scenie, wybrałbym Sandrę. Mhm. Poproszę teraz o opinię Justyna. A Sandra, jak się odwróciliśmy na blindach, powiedziałaś, że ktoś w jakimś programie powiedział ci co o twoim głosie? Bo to, że mam niską kulturę śpiewania. Tak. Kto to wymyślił, powiedz mi? Legenda polskiego rocka. Jakaś legenda polskiego rocka? To może ja powiem na głos, kto tak powiedział o Sandrze. Sandra została zdefiniowana jako artysta o niskiej kulturze śpiewania i powiedziała to Kora. Tam się przejmujesz. Wiecie co, to enigmatyczne określenie i Kora słynie z tego, że mówi coś, czego nikt nie rozumie dosłownie, tylko każdy rozumie to po swojemu. Wszyscy państwo, którzy są wychowani na tym programie, najlepszym programie muzycznym w Polsce, możecie już rozpoznać i wiecie, że w porównaniu Sandrę, porównując do Kory, Kora nie jest dobrą wokalistką. I to nie, ja nie powiedziałam nic szczególnego. Ona nie jest dobrą wokalistką. Jest legendą i ma fantastyczne utwory, ale wokalistką dobrą nie jest. To zależy, w jakich kategoriach rozpatrujemy wokalistę. Słuchajcie, ja, no ale o gustach się nie dyskutuje. A tak, ale o gustach się nie dyskutuje, każdy bo ma mamy w każdym razie bardzo kulturalne. Nam się podobasz. Tak. No więc chciałam ci powiedzieć, Sandra, że rzeczywiście wyszłaś na scenę i zdominowałaś ją.